Jacek Niedzienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest pan Dariusz Piątkowski, minister edukacji. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam Państwa. Panie ministrze, czy szkoły, czy nauczyciele są przygotowani do nowego roku szkolnego w czasie epidemii? Wydaje się, że tak. Na początku sierpnia wydaliśmy wytyczne, w których wyraźnie wskazaliśmy, w jaki sposób powinna być organizowana nauka w nowym roku szkolnym, tak aby zachować bezpieczne warunki powrotu do stacjonarnego nauczania. Natomiast stacjonarne nauczanie to, przypomnę, taki typowy sposób nauczania, który przez dziesiątki, setki niemal lat, można powiedzieć, funkcjonował nie tylko w naszym społeczeństwie. A czy pani jako minister edukacji może zapewnić, gwarantuje bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli w czasie tego nauczania tradycyjnego, niezdalnego, niehybrydowego? To tak samo jak zapytałby mnie pan, czy gwarantuję każdemu obywatelowi polskiemu, że wychodząc na ulicę albo do sklepu nic mu się nie stanie. No oczywiście nie jestem wszechmocny, jestem tylko ministrem edukacji, który stara się stworzyć takie podstawy prawne, aby nauka w szkołach była jak najbardziej bezpieczna. Także przed okresem pandemii zdarzały się przecież jakieś wypadki w szkołach. Nie możemy wykluczyć, że teraz także pojawią się jakieś zakażenia. Ale aby zabezpieczyć się przed chorobą, stworzyliśmy wyraźne reguły prawne, które pozwalają dyrektorom w czytelny sposób przygotować się do nowego roku szkolnego, przystosować te ogólnokrajowe wytyczne do warunków lokalowych, miejscowych, jakie są w danej placówce oświatowej, bo dotyczy to nie tylko i wyłącznie szkół, ale także innych placówek. Dyrektorzy mieli czas, aby przedyskutować szczegóły takich regulaminów wewnętrznych z Radą Pedagogiczną, nauczycielami, ale także rodzicami. I wiem, że większość dyrektorów takie regulaminy już stworzyła. Pomocne w tym miały być im nie tylko wytyczne te ogólnokrajowe, ale także spotkania kuratorów z dyrektorami, spotkania powiatowych inspektorów sanitarnych, które odbywały się także jeszcze w tym tygodniu. Poprzez te dwa miesiące chociażby wakacji Ministerstwo Edukacji i kuratoria zrobiły, jak przygotowały szkoły do działania w cieniu COVID-u? Po pierwsze, odbywały się jeszcze egzaminy na początku wakacji, bo przypomnę, że w tym roku terminy egzaminów były jednak zupełnie inne. Zostały przesunięte z kwietnia bądź maja na czerwiec tego roku. Egzaminy dodatkowe odbywały się jeszcze w lipcu. Sama rekrutacja odbywała się dopiero w sierpniu, a więc kuratoria także nadzorowały ten proces. My przygotowywaliśmy wytyczne, o których wspomniałem, nowe rozporządzenia, które regulują pracę szkół w nowym roku szkolnym. Te wszystkie rozporządzenia są już gotowe, tak jak mówiłem, od kilku tygodni. W ostatnim czasie przede wszystkim staraliśmy się docierać z informacjami na temat tych wytycznych i zasad funkcjonowania szkół, nie tylko do dyrektorów, ale do szeroko rozumianej opinii społecznej, w tym także do rodziców. Czasami są to wyraźne wskazówki prawne, a czasami po prostu takie elementy informacyjne, które pozwalają rodzicom łatwiej przyswoić zasady przychodzenia do placówki, przekazywania informacji, w jaki sposób ich dziecko w takiej placówce powinno się znajdować. Tego typu plakaty będą dostępne praktycznie w każdej szkole. Mogą być one także przekazane w wersji elektronicznej do wszystkich rodziców. Szkoły przecież przez poprzednie kilka miesięcy wypracowały sposób kontaktu z rodzicami, z uczniami i powinny nadal korzystać z tej formy komunikacji, dopóki nie rozpoczęły się jeszcze zajęcia szkolne. Panie ministrze, a co się dzieje, gdy w szkole jest na przykład dziecko z koronawirusem? Co wtedy? Cała placówka będzie zamknięta? To już wkraczamy w dziedzinę działalności Inspektoratu Sanitarnego. Ponieważ w każdym wypadku, nie tylko w szkole, ale w każdym innym miejscu, gdy pojawi się stwierdzony wypadek zachorowania na koronawirusa, wówczas do działania wkracza Państwowy Inspektor Sanitarny. On rozpoczyna wtedy działanie, dochodzenie epidemiologiczne, sprawdza, jaki był krąg osób z bliskiego kontaktu, które przez dłuższy czas z osobą zarażoną miały kontakt i te osoby powinny znaleźć się w izolacji, w kwarantannie.
Jeżeli okaże się, że taki bliski kontakt dotyczył tylko jednej klasy, no to wówczas takie wskazanie dotyczyłoby tylko i wyłącznie jednej klasy. Jeżeli okaże się, że ten bliski kontakt dłuższy i z niewielkiej odległości dotyczył znacznie szerszego kręgu osób, no to wówczas może być decyzja o tym, aby kilka klas czy cała szkoła udały się na kwarantannę. I oczywiście na czas kwarantanny szkoła przejdzie, jeżeli będzie to dotyczyło całej szkoły, szkoła przejdzie na kształcenie na odległość, czyli na podobnych warunkach, jak to się odbywało między marcem a czerwcem tego roku, a jeżeli tylko część klas, no to wówczas będzie to tak zwany system mieszany, system, w którym część uczniów będzie kształciła się w formie stacjonarnej, a część zdalnej. Panie ministrze, przez tygodnie pan mówił, że to dyrektorzy będą decydować o tym, jaki system nauczania będzie. No tak, słyszeliśmy wielokrotnie, jak pan mówił o tym, że dyrektorzy, teraz jednak w porozumieniu z sanepidem. No i kto będzie decydował o tym, czy będzie nauczanie zdalne, czy będzie nauczanie hybrydowe? I pytanie też, jeżeli dojdzie do zakażenia dziecka w szkole, to czy dyrektor będzie pociągnięty do odpowiedzialności? Nie widzę powodu, aby dyrektor miał być pociągany do odpowiedzialności. Przecież on niczemu nie zawinił, bo nie wiemy tak naprawdę, gdzie to dziecko lub ewentualnie pracownik mogli się zarazić. Między innymi, żeby utrudnić rozprzestrzenianie się wirusa, wprowadziliśmy tę powszechną zasadę, że chory uczeń, chory nauczyciel nie powinien chodzić do pracy, do szkoły, no bo wtedy stwarza się niebezpieczeństwo zarażenia innych osób. To podstawowa reguła, która powinna być stosowana w każdej szkole, w każdym zakładzie pracy. To także te podstawowe warunki dotyczące dezynfekcji rąk, mycia ich w miarę często, to także, a dyrektor jest zobowiązany, aby zapewnić choćby mydło w toalecie, bieżącą wodę, ręczniki papierowe. To są wymogi, które funkcjonowały dawniej. Także przed epidemią to nie ma nic nowego, nic szczególnego. To także dezynfekcja czy mycie powierzchni w szkole czy wietrzenie sal. To nie są jakieś bardzo skomplikowane działania. Jeżeli dyrektor ich przestrzega, no to tak naprawdę nie ma powodu, aby pociągać do odpowiedzialności, gdyby któryś z nauczycieli czy któryś z uczniów się zaraził. Natomiast co do tego, kto będzie podejmował decyzję, no wyraźnie w tych przepisach, o których mówiłem, które przygotowaliśmy na początku sierpnia, jest mowa o tym, że dyrektor może wystąpić z inicjatywą przechodzenia na nauczanie bądź mieszane, bądź zdalne w całości, ale ostateczną decyzję w tej sprawie będą podejmowały jeszcze dwie instytucje. Z jednej strony to jest organ prowadzący, w przypadku szkół samorządowych będzie to wójt, burmistrz czy prezydent miasta oraz Państwowy Inspektor Sanitarny. My zdajemy sobie sprawę, że tak jak minister edukacji nie jest epidemiologiem, podobnie dyrektorzy szkół raczej w większości wypadków mają ograniczoną wiedzę na temat epidemii i powinny ostateczne decyzje podejmować instytucje dobrze przygotowane do walki z epidemią, a trudno znaleźć lepiej przygotowaną instytucję w Polsce do tego niż Państwowa Inspekcja Sanitarna. To dlatego ostatecznie inspektor sanitarny będzie podejmował decyzję, czy zagrożenie epidemiczne jest na tyle duże, że należy zmniejszyć liczbę dzieci w szkole i przechodzić na nauczanie mieszane, czy też zagrożenie już jest tak duże, że najlepiej, aby dzieci pozostały w domu i przeszły na nauczanie na odległość. Stąd jest ta pozytywna opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego, aby nie podejmować decyzji na podstawie subiektywnych odczuć, a na podstawie realnej wiedzy i działań instytucji do tego przygotowanych. I rozumiem, jeżeli decyzja będzie sanepidu inna niż dyrektora, który na przykład uważał, że szkoła powinna zostać zamknięta w czerwonej strefie, czy też na przykład jak ten przypadek w Zakopanem, to odpowiedzialność będzie ciążyła na sanepidzie, nie na dyrektorze szkoły, nie na samorządzie. Jeszcze raz powtórzę, ostateczną decyzję podejmuje tu Państwowy Inspektor Sanitarny, ponieważ to on na podstawie dochodzenia epidemicznego stwierdza, jakie jest zagrożenie w danej placówce na danym terenie i podejmuje. A jeżeli jest większa skala zachorowań na terenie powiatu bądź gminy, no to wówczas to będzie element rozstrzygający, czy podejmować decyzję o przechodzeniu na kształcenie mieszane lub całkowicie na kształcenie na odległość. Panie ministrze, a są problemy z wprowadzeniem nauczania hybrydowego? Kiedy powinno być takie nauczanie wprowadzone? Jakie są konkretne wytyczne?
To będzie zależało od konkretnej sytuacji. Nie da się z poziomu rozporządzenia, z poziomu centralnego w Warszawie zdecydować w każdym konkretnym wypadku, kiedy będziemy przechodzili na nauczanie mieszane. Ta sytuacja będzie zależała, jak mówiłem, od dwóch czynników. Od sytuacji epidemicznej na terenie danej placówki, czy były tam jakieś przypadki zachorowań bądź podejrzenia zachorowań oraz sytuacji na terenie danego powiatu. Przecież sam fakt, że ktoś zachoruje, nie wiem, pod Wrocławiem na przykład, nie oznacza, że w okolicach Olsztyna trzeba zamknąć szkoły. Dlatego też pozostawiliśmy tutaj możliwość podejmowania działań przez osoby odpowiedzialne za kierowanie placówkami, czyli dyrektorów szkół, a także powiatowych inspektorów sanitarnych, którzy są w stanie zbadać sytuację epidemiczną na danym terenie i w danej placówce i wtedy odpowiedzialnie podjąć decyzję, bo w tej chwili według ministra zdrowia, głównego inspektora sanitarnego, nie ma przesłanek do tego, aby w skali całego kraju zamykać wszystkie placówki edukacyjne. A skoro tak, no to trudno z Warszawy decydować o sytuacji w pojedynczych placówkach. Uznaliśmy, że warto, aby takie decyzje zapadały lokalnie, tam, gdzie można na miejscu zbadać sytuację epidemiczną, bo ona nawet w sąsiednich powiatach może być zupełnie inna. Panie ministrze, ale to było tak, że kiedy było 200 zachorowań, to rząd zamykał lasy, a kiedy jest 700, 800 i więcej tych zachorowań, to otwieracie szkoły. Czy to jest racjonalne działanie rządu? Równie dobrze można zapytać o racjonalność także inne państwa. Przypomnę, że w momencie, kiedy wybuchała epidemia, w wielu krajach europejskich były już tysiące zachorowań, wiele osób znalazło się w szpitalach, tysiące osób umierało. I nie znaliśmy do końca siły tego wirusa i tego, jak będzie się rozwijała epidemia. Przypomnę, że Państwo także obserwowali te straszne obrazki z Włoch, gdzie były problemy z zapewnieniem opieki lekarskiej osobom chorym. My chcieliśmy uniknąć takiej sytuacji, stąd rząd podejmował decyzje, które miały ograniczyć szybkie rozprzestrzenianie się wirusa i nie dopuścić do wybuchu masowej epidemii. I w dużej mierze się to udało. Ta epidemia niestety ciągle funkcjonuje, wirus nie został zwalczony, nie mamy jeszcze ciągle lekarstwa, szczepionki, ale liczba zachorowań w Polsce utrzymuje się na takim poziomie, że służba zdrowia jest w stanie podejmować leczenie wszystkich osób, które są w poważniejszym stanie. U nas nie ma takiej sytuacji, że chorzy leżą na ulicach, lekarze nie są w stanie zająć się wszystkimi w trudnym stanie. I to dlatego były te poważniejsze obostrzenia i restrykcje. Ale jak pan doskonale wie, w miarę upływu czasu, kiedy okazało się, że byliśmy w stanie zahamować gwałtowny rozwój epidemii, rozpoczęliśmy jako polski rząd zmniejszanie tych restrykcji i to dotyczy także szkół, bo skoro w innych dziedzinach życia możemy w miarę normalnie funkcjonować, chodzić do sklepów, do kina, zajmować się swoimi pasjami, to nie ma powodu, aby szkoły były zamknięte. Same szkoły nie zarażają. Przypomnę, że to są budynki, które od kilku miesięcy praktycznie nie miały większej grupy osób w swoich pomieszczeniach. Ostatni raz większe grupy osób były tam w okresie egzaminów, czyli w czerwcu bądź ewentualnie na początku lipca. A dlaczego w strefach czerwonych co do zasady nie ma nauki zdalnej lub hybrydowej? Mówiliśmy o tym, że to zależy od rodzaju zachorowań. Przedstawiciele głównego inspektora sanitarnego i ministra zdrowia wskazywali na to, że sama liczba zachorowań w danym powiecie nie świadczy jeszcze o zagrożeniu epidemicznym. Może się zdarzyć przecież, że te zachorowania dotyczą jednego zakładu pracy, jednego zamkniętego miejsca pobytu osób starszych. I wówczas nie będzie to miało większego oddziaływania na pozostałą część powiatu, w tym także na szkoły. I tam nie będzie potrzeby podejmowania bardzo ostrych decyzji. Ale jeżeli te zachorowania będą w kilku różnych miejscach, no to wydaje się oczywiste, że wówczas Państwowy Inspektor Sanitarny wyda zalecenie o przejściu na system mieszany bądź całkowicie na system zdalny na okres około 2 tygodni, bo zakładamy, że to przechodzenie na system mieszany lub zdalny nie będzie trwało zbyt długo. Generalnie tak jak w innych miejscach pojawia się okres kwarantanny dla osób, które zachorowały i po tym okresie kwarantanny, gdy
te osoby są wyleczone, bądź gdy nie mają objawów, bo przypomnę, że kwarantanna dotyczy tych osób, u których jest podejrzenie zakażenia i jeżeli się okaże, że w ciągu 10-14 dni nie ma objawów, no to sanepid uważa, czy także organizacje międzynarodowe uważają, że to oznacza, iż taka osoba nie jest chora i może wrócić do normalnych zajęć, może wrócić do pracy. W jaki sposób będą chronieni starsi nauczyciele? Tu zostawiamy także pewną swobodę dyrektorom i nauczycielom. Mówimy o tym, że nie ma obowiązku zakładania maseczek w szkole, ale te osoby, które czują się w jakiś sposób zagrożone, mogą czy założyć maseczki, chustę, czy może na przykład przyłbicę, która pozwala na swobodniejsze oddychanie i taki łatwiejszy kontakt werbalny. Ale to także zależy od stanu zdrowia nauczyciela, bo przecież sam wiek jeszcze nie oznacza, że osoba będzie bardziej narażona. To także ewentualnie inne choroby mogą wpływać na to, że takie zagrożenie może być większe lub mniejsze. A w jaki sposób zastąpić chorego nauczyciela? Czy jesteście przygotowani na jakieś braki kadrowe? To takie samo pytanie można by zadać, co działo się w szkole, gdy zbliżał się okres jesienny i okres grypowy. No jeżeli pojawiała się grypa, pewna grupa uczniów, pewna grupa nauczycieli zachorowała, no to wówczas były zastępstwa. Dopóki jest to możliwe, organizowane są zastępstwa. Jeśli nie, no to potem ewentualnie opieka nad tymi uczniami, dla których nie można zapewnić się zastępstw. Gdyby skala zachorowań, na przykład z powodu grypu czy z powodu koronawirusa była większa, no to wówczas należałoby po prostu ograniczyć zajęcia w szkole, być może nawet ją zamknąć, gdyby nie było wystarczającej ilości kadry, ale nie wiemy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Tutaj dyrektor także musi reagować elastycznie na sytuację. Na razie nie widzieliśmy takich sytuacji, aby były masowe zachorowania pracowników w jednej placówce, a nawet jeżeli część z nich miała może nie objawy, ale miała wskazania testowe na to, iż mogą być zakażeni, że są nosicielami, to dobry stan zdrowia pozwalał im na wykonywanie jakichś prostych czynności, a więc za zgodą nauczyciela także mógłby on odbywać zajęcia, ale oczywiście w formule zdalnej, a nie poprzez kontakt z uczniami, no bo jeżeli byłyby u niego testowo potwierdzone obecność wirusa, no to nie powinien przebywać z uczniami, aby nie zarażać uczniów i innych pracowników szkoły. Czy nauczyciele pracują zdalnie, pracują na ogół na swoich sprzętach prywatnych, swoich laptopach? Czy ministerstwo zamierza jakoś dofinansować nauczycieli, wesprzeć ich, żeby nie musieli korzystać ze swoich prywatnych sprzętów? Czy może będzie jakaś rekompensata za to, że używają swojego sprzętu? To jest dobre pytanie i to pytanie powinno być skierowane przede wszystkim do organów prowadzących, bo to one odpowiadają za wyposażenie szkół, w tym na przykład za zakup ławek, krzeseł, ale i także sprzętu komputerowego. I mimo tego, że jest to zadanie własne samorządów, to rząd bardzo poważnie wsparł polskie szkoły. W ostatnich miesiącach ze środków Ministerstwa Cyfryzacji przeznaczono ponad 360 milionów złotych na zakup sprzętu komputerowego. Każda gmina, każdy powiat mogła wystąpić o środki na zakup sprzętu od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu tysięcy w pierwszej transzy i potem w drugiej. Tu nie było żadnych dodatkowych obowiązków biurokratycznych, wystarczył sam wniosek i prawie wszystkie samorządy z tego skorzystały. To łącznie co najmniej kilkadziesiąt tysięcy laptopów, które mogły trafić do szkół. Dodatkowo Ministerstwo Cyfryzacji w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, która ma pozwolić na podłączenie szkół do szybkiego internetu, i większość szkół w tej chwili już do niego jest podłączona, chociaż w momencie, gdy Prawo i Sprawiedliwość przyjmowało władzę, to około 10% szkół miało taki szybki internet, to także w ramach tego programu około 50 tysięcy laptopów trafiło do szkół. Zauważcie więc Państwo, że budżet państwa, rząd przeznaczył ogromne środki na dodatkowy sprzęt i jednocześnie wyraźnie w przepisach wskazaliśmy, że tam, gdzie jest taka potrzeba, samorząd, upoważniając dyrektora szkoły, może wypożyczyć ten sprzęt na potrzeby uczniów lub na potrzeby nauczycieli.
Nauczyciel może ten sprzęt wypożyczyć do domu, albo może po prostu przychodzić do szkoły i ze szkoły organizować nauczanie, przygotowywać się do zajęć. Jeżeli któryś z nauczycieli nie chciał korzystać z tego sprzętu szkolnego, no to był już jego wybór, że pracuje na sprzęcie domowym, prywatnym. Finansuje zajęcia zdalne dla uczniów, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych z klasą. Jeszcze raz, proszę powtórzyć. Kto sfinansuje zajęcia zdalne dla uczniów, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych z klasą? Na przykład przewlekłe choroby, osoby na kwarantannach, osoby z grupy ryzyka. Jeżeli będzie kwarantanna, tak rozumiem, takie zajęcia będą dotyczyły całej klasy czy kilku klas. Wówczas więc normalnie będą organizowane zajęcia zdalne i uczni i nauczyciele, którzy prowadzili zajęcia stacjonarne w danych klasach, będą po prostu prowadzili zajęcia dla danej klasy czy kilku klas, jeżeli będzie to ten system mieszany. A co z przewozami? Bo do wielu szkół dojeżdżają dzieci autobusami, w miastach powiatowych dojeżdża z okolicznych miejscowości około 60% uczniów. Przewoźnik ma ograniczone co do ilości przewozy osób. Połowa uczniów nie dojedzie do szkół na lekcje. Jak to będzie rozwiązane? Dobrze, że pan zadał to pytanie, bo z tego co wiem, minister infrastruktury wraz z głównym inspektorem sanitarnym przygotowali wytyczne, które mówią o tym, jakie reguły powinny obowiązywać w transporcie publicznym, ale także w tych środkach transportu, które służą dowozowi uczniów do szkół. I z informacji, które mamy, te wytyczne chyba już zostały opublikowane wczoraj, wynika, że w większości Polski, tam gdzie są strefy zielone, nie ma większego zagrożenia epidemicznego albo jest takie umiarkowane, to 100% miejsc może być zajęta przez uczniów, ale uczniowie będą mieli obowiązek zasłaniania nosa i ust, tak aby możliwość zakażenia była jak najmniejsza. Kierowcy powinni dbać o czyszczenie powierzchni, a także i ozonowanie pojazdu przed następnym dniem. Te reguły powinny swobodnie pozwolić przewoźnikom, gminom na zorganizowanie transportu bez poważniejszych problemów na takich samych czy bardzo podobnych zasadach jak przed epidemią. Dwa ostatnie pytania, panie ministrze. Czy będzie większa subwencja oświatowa w związku z koronawirusem? Czy samorządy mogą spodziewać się większego dofinansowania wsparcia? Ale nie wiem z jakiego powodu, jak koronawirus wpływa na większe wydatki. Trzeba pamiętać po pierwsze, że rząd już poważnie wspomógł samorządy i zresztą nie tylko samorządy, także szkoły niesamorządowe. W okresie od marca do czerwca dostarczyliśmy ponad 3,5 miliona litrów płynów dezynfekujących do wszystkich szkół, które były tym zainteresowane. Każda ze szkół, która chciała, mogła otrzymać bezpłatny elektroniczny dyspenser, czyli taki podajnik płynu dezynfekującego. W tej chwili minister zdrowia jeszcze do 10 września zbiera deklaracje, zapotrzebowanie szkół na płyn dezynfekujący oraz maseczki, tak aby bezpłatnie dostarczyć znowu kilka milionów litrów płynów dezynfekujących i wiele milionów maseczek. Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia zadeklarowało dostarczenie bezpłatnie kilkudziesięciu tysięcy termometrów bezdotykowych. No to są wszystko bardzo poważne środki i oczekujemy, że samorządy, które razem z państwem odpowiadają za prowadzenie szkół, przypomnę, że to samorząd odpowiedzialny jest za wyposażenie szkół, a zgodnie z przepisami kodeksu pracy, to dyrektor szkoły odpowiada za dostarczenie środków ochrony osobistej dla swoich pracowników. Jeżeli więc dzisiaj samorządy krzyczą, że wszystko musi sfinansować rząd, to znaczy, że nie wywiązują się ze swoich obowiązków. My próbujemy pokazać, że mimo tego, iż nie jest to nasz obowiązek, pomagamy szkołom, także samorządowym, ale oczekujemy również zaangażowania ze strony samorządów. Pytanie, panie ministrze, a pan ma sobie coś do zarzucania? Dobrze pan przygotował jako minister edukacji szkoły nauczycieli do 1 września, do nauczania do nowego roku szkolnego? Nie robił tego sam minister edukacji, cały resort, także kuratorzy w tym współuczestniczyli. Urzędnicy zrobili wszystko, co można, aby przygotować jak najlepsze przepisy, które pozwolą przygotować się na nowy rok szkolny. Przygotowaliśmy te przepisy podobnie, jak dzieje się to w innych państwach europejskich. Ja już pokazywałem taką mapkę, ale może i naszym odbiorcom spróbuję pokazać. To jest mapka, na którym zielonym kolorem zaznaczono państwa, w których przyjęto podobne rozwiązania jak w Polsce. To znaczy
Zdecydowano o powrocie do stacjonarnych zajęć, ale jednocześnie pozostawiono przepisy umożliwiające lokalnie przechodzenie na system mieszany, hybrydowy, jak pan to określa, bądź całkowicie na kształcenie zdalne. My więc wzorowaliśmy się na podobnych rozwiązaniach, które funkcjonują w większości państw Europy i świata. Pan do dymisji nie zamierza się podawać. A z jakiego powodu? Też Jarosław Kaczyński nie rozmawiał z panem o dymisji ewentualnej rekonstrukcji rządu. Rekonstrukcja pana nie obejmie. Skoro pan mówi o rekonstrukcji rządu, no to jest to decyzja pana premiera, kierownictwa partii. Wszyscy ministrowie są oczywiście w dyspozycji pana premiera, także ja także spokojnie czekam na decyzję i jak będzie wyglądał rząd po rekonstrukcji. Dariusz Piątkowski, minister edukacji, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Pozdrawiam.